Uruchomiłem, wszystko działa. Nawet zmieniłem, jak ktoś później będzie chciał coś powiedzieć, to też ma taką opcję. Okej. Więc 19, za chwilkę zaczniemy, ale wiem, że Monika będzie chciała wam powiedzieć kilka rzeczy jeszcze na początek, więc ja się na chwilę usunę w cień. Tak, myślę, że tylko pokrótce wam powiem, żeby tu nie zabierać czasu Krzysztofowi, bo jakbym miała cię, Krzysztof, przedstawić, to myślę, że 45 minut to by mi zabrakło. Poka. Trener, edukator, pasjonat, generalnie związany ze Scratchem. I co tam jeszcze? Bardzo ciekawa postać, ciekawa osobowość, ale o tym to myślę, że Krzysztof sam jeszcze wam powie. Witam was serdecznie na ostatnim webinarze z 4P4C. Dzisiaj porozmawiamy tu z Krzysztofem o współpracy. I myślę, że będzie to równie ciekawy webinar jak do tej pory. Więc zapraszam was serdecznie. Ja w międzyczasie widzę wam ankietę, żeby tu Krzysztofa nie rozpraszać, więc miłego słuchania i oglądania. Dzięki Moniko, dzięki za też miłe słowo. Więc startujemy. Fajnie znowu być w miejscu, z którym jednak człowiek jest związany i na tej podłodze i w tej przestrzeni online'owej cyfrowego dialogu, więc tym bardziej się cieszę, że mogę się z wami spotkać. Cześć, cześć Aneto. W temacie związanym z poradnikiem. Myślę, że jak tutaj jesteście, to wiecie, co to za poradnik, ale gdyby tak się zdarzyło, że ktoś nie wie, to ja tutaj przygotowałem jeden link, że później można sobie otworzyć, i drugi, gdzie znajdują się wszystkie materiały dotyczące tej koncepcji, która bazuje na opowieści Paperta, Seymoura Paperta i Michela Resnika, czyli twórcy Scratcha, konstrukcjonistyczne podejście do edukacji. Mamy 4P, projekty, rówieśnicy, pasja, zabawa, czyli taką ramę, w ramach której jak się tak stworzy przestrzeń edukacyjną, to dzięki niej można rozwijać kompetencje tak zwanej przyszłości, chociaż bardziej to są kompetencje teraźniejszości, bo one nam wszystkim są już dzisiaj potrzebne. No dobrze, to jak ja sobie wymyśliłem to dzisiejsze spotkanie, bo mamy tylko 45 minut, więc powiem w skrócie, co zaplanowałem. To pierwsza rzecz, żebyśmy sobie poszli w tą współpracę i zobaczyli, jak bardzo pojemne jest to podejście, szczególnie dzisiaj, że nie potrzebujemy już wymyślać za żadnych kolejnych nas na współpracę cyfrową, digital i tak dalej, tylko możemy we współpracy odnaleźć wszystkie te rzeczy, które gdzieś w tym zmieniającym się dzisiaj świecie się dzieją. Później pójdziemy sobie w taki model dynamiki grupowej po to, żeby zobaczyć, jak to te grupy, z którymi pracujemy, ponieważ współpraca opiera się na pracy zespołowej, na pracy z grupą, to dobrze znać to, jak ta dynamika zmian w grupie przebiega. I to będzie taka uniwersalna, dzień dobry Anito, dzień dobry Natalio, Agnieszko, to będzie taka dynamika, która jest uniwersalna, niezależnie z jaką grupą pracujecie. Czy pracujecie z dziećmi w szkole podstawowej, czy w ponadpodstawowej, czy pracujecie z rodzicami, czy z innymi nauczycielami, czy z dorosłymi, to ten model jest uniwersalny i tak myślałem, że dzisiaj to jest dobry moment, żeby nim się zająć, a później będzie taki moment też, takie okienko, w którym będę chciał podzielić się takimi narzędziami, które sprawdzają się u mnie, które lubię stosować, prostymi i bardziej złożonymi, w taki sposób, żeby pokazać, co można z nich jeszcze wyciągnąć właśnie w obszarze współpracy, będąc cały czas w tym 4P, 4C. I teraz na początek, ponieważ pomyślałem sobie, dobra, 45 minut o współpracy, wykładu, nie, nie, nie. Chodzi o to, szczególnie w 4P, 4C, chodzi o to, żeby działać wspólnie, więc ja tutaj jeszcze raz kopiuję sobie link. Dzień dobry Katarzyno, umieszczam link i nawet go tutaj podrzucę i to jest zwykły Padlet. I tam znajduje się takie pytanie, jak angażuję swoich uczniów, uczennice do współpracy, po to, żeby trochę wejść w ten temat, żebym też zobaczył, w jaki sposób wy to robicie. Już widzę, że na Padlecie pojawiają się pierwsze osoby, niektórzy to nawet mają konta, bo nie pojawiają się tylko mróweczki, więc to fajnie. Więc dam chwilę czasu, nie będę mówić, gdzieś tam mam tutaj licznik czasu, więc minutę. I poczekam na odpowiedzi, żebyście mogli zebrać sobie myśli.
A, ktoś nie może kliknąć w link. OK, to można na czacie nawet, jeśli ktoś chciałby, żeby po prostu napisać, więc wrzucam tutaj ten link, żeby był i będzie działał, będzie OK. Jeszcze chwilę, dobra, mam tutaj czas. No fajnie. Zaraz udostępnię też widok na Padlet dla wszystkich. 20 sekund zostawiam. Może mi się okulary przydadzą. Może tak być. OK. 10 sekund. Tam mróweczek jest więcej, więc może wasze wypowiedzi są trochę dłuższe, więc śmiało zapraszam do tego, żeby te osoby, które jeszcze piszą, żeby dokończyły swoje opowieści. Ja tutaj udostępnię ekran, bo on nam się dzisiaj, to udostępnianie nam się dzisiaj bardzo przyda. OK, już prawie. Okno mamy tutaj, udostępnij, proszę bardzo. Fajnie, że widzę, realizuję projekty, świetnie, czyli bardzo interdyscyplinarnie. Ktoś tutaj napisał, zadaje pytania kluczowe, czyli jakiś element pewnie uczę wykorzystywania krytycznego myślenia, które nakłaniają do myślenia. Tworzę wtedy przestrzeń do refleksji, świetnie, dyskusji. Uczniowie łączą się w pary, współpracują pięknie. Bardzo się cieszę. Praca w grupach. Stwarzam przestrzeń, aby to uczniowie tłumaczyli zagadnienia, przykłady offline na sobie i uczniach. Uczniowie pracują w grupach. Często stosuję metodę projektową. Dzisiaj sobie też do niej pójdziemy. Będziemy się na pewno odnosić do tych waszych doświadczeń. I tutaj znowu praca w grupach. Dostosowuję zadania do takiej pracy. Świetnie, więc fajnie, że jesteście też w to zaangażowani. Jeszcze pojawiło się coś nowego. Metoda projektu i wspólny cel, fajnie, to pewnie też w ramach projektu, współpraca przez działanie i współpraca z przedszkolem tu się pojawiła. Duże dziewczyny ze środka wychowawczego uczą małe dzieci w przedszkolu, świetnie, czyli na poziomie też takim związanym z takim rozwojem komunikacji i uczenia innych, to też musi być takie całościowe podejście, fajnie. I doceniam aktywność. Super. A tutaj nawet ktoś jeszcze bierze udział w Odysei Umysłu. Więc wow, niesamowite. Jesteśmy tutaj z bardzo fajną grupą osób. Nie miałem co do tego wątpliwości, a teraz to już w ogóle zostałem ich pozbawiony na 100%. Więc cieszę się, że jesteście w tak to uwikłani, więc widzę, że będziemy mogli sobie wejść na głębszy poziom i już to za chwilkę zrobimy. Ja jeszcze powiem, że różne linki, które będę pokazywał, niestety coś chmura Microsoftu dzisiaj ze mną nie chciała współpracować, to je po prostu na koniec tutaj wkleję też w czat, żeby można było sobie je pobrać, jeżeli kogoś poszerzenie pewnych rzeczy albo pewne filmy, które będę pokazywać, będą dla kogoś atrakcyjne, to ja to tutaj wrzucę. Więc dobra, mam nadzieję, że jak to zmienię, to to się tutaj pojawi. O, jest, świetnie, dobra, to słuchajcie, będzie... Potrzebuję trochę pokazać wam, mam nadzieję, że jeszcze udostępniłem dźwięk, więc jeszcze raz to zrobię, bo czasami zapominam o tym. Otwórz przeglądarkę, udostępnij dźwięk z karty. Jest, super. Mamy to, mamy to, mamy to. Będzie 40 sekund, 47 film, więc zobaczcie, jest z napisami tłumaczonymi automatycznie po polsku, więc zobaczcie. Dobra, mamy to. To pierwsze, jak gdyby to zupełnie celowo, czyli misja Artemis i możemy sobie od razu otworzyć głowę, jak wiele osób pracuje nad tym, żeby móc wysłać ludzi na Księżyc, na sztuczną, na prawdziwą, naturalną satelitę, a potem z tego Księżyca pójść dalej na Marsa. Więc już widzimy, że samodzielny człowiek tutaj niewiele by osiągnął, ale pójdźmy sobie dalej. Może to logo komuś coś mówi. To też nie będzie więcej niż tam 30-40 sekund. Wrzucam.
No to tu już muszę cofnąć trochę. Okej, okay, i zatrzymajmy. Widzimy tutaj team, który z sobą pracuje. Zobacz, zwróćcie uwagę na przestrzeń, jak to wygląda. Ja to nazywam, że to jak w MIT jest po prostu przestrzeń jak w przedszkolu, tylko dla dorosłych ludzi, dostosowana, jeśli chodzi o ich możliwości. I lecimy sobie dalej. Włączymy różne dziedziny. Rozwój technologii, mamy tutaj Neuralink, materiały jak z kosmosu, jak najbardziej z NASA. I tutaj też spokojnie widzimy, że jeden człowiek to jak gdyby nie ma szans. Będą linki później. I jeszcze jedna rzecz, którą bardzo Wam polecam, to ponieważ na YouTubie jest cały film dokumentalny dotyczący rozgrywki człowieka z maszyną, czyli AlphaGo. Teraz fragment. No i ja muszę znowu się tutaj zatrzymać, bo idziemy w stronę takiej rozgrywki pomiędzy systemem sztucznej inteligencji AlphaGo, który grał z mistrzem Go i nie będę zdradzać, jak ta rozgrywka wyglądała. Można zobaczyć cały film, ale też to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że jak mówimy dzisiaj o sztucznej inteligencji i w ogóle o technologiach, to ten mistrz, który grał po stronie jak gdyby ludzkości, a nie po stronie technologii, tak naprawdę grał z całym zespołem. Zespołem, który współpracował między sobą, ale też współpracował z maszyną. To jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę. Dobra, polećmy dalej. Okej, okay, tu jest ten mistrz, który sam grał przeciwko całemu teamowi, który współpracował ze sztuczną inteligencją. Dobra, linki będą później. I celowo gdzieś tutaj zaprosiłem Was w te rejony, że po pierwsze jasne, misja na Księżyc, misja na Marsa to jest coś, co jest wynikiem i będzie wynikiem pracy po prostu całego zespołu inżynierów, ale także technologii, to jest jedna rzecz. Druga rzecz był Neuralink, to jest to samo, zupełnie kosmiczna technologia, która może powstać i może mieć tu bardzo różne zastosowanie w zależności od tego, kto w tym zespole będzie, jaką etyką też będzie się kierował. No i tu widzimy trochę zaplecze sztucznej inteligencji, za którą też stoją ludzie. I to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby popatrzeć na współpracę dzisiaj nie tylko jako na współpracę ludzi z ludźmi, czyli zespołów ludzkich, ale już zdecydowanie bardziej i mocniej w pewnym rozszerzeniu potrzebujemy popatrzeć na współpracę ludzi i maszyn. Nawet Natalia Hatalska w jednym ze swoich trendów podała takie pojęcie jak co-robotics, czyli właśnie współpraca ludzi i maszyn. To jest coś, z czym mamy dzisiaj do czynienia, bo każdy z Was, kto odpalił sobie przynajmniej raz chata GPT czy jakąś inną maszynę do komunikacji wspieraną przez sztuczną inteligencję, mógł tego doświadczyć i nasi uczniowie też mogą tego doświadczyć. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że przecież stoimy przed całym mnóstwem różnych wyzwań i te wyzwania jak najbardziej związane są z celami zrównoważonego rozwoju. I jak pisaliście, za co dziękuję, o różnych projektach, o edukacji umysłów i o pracy projektowej, to jak najbardziej ona moim zdaniem prowadzi do tego, że uczniowie, uczennice mogą dotykać tych tematów, czyli mogą dotykać tematów, które wiążą się z naszym być albo nie być też tutaj na tej planecie i dotyczą też tych rzeczy, które przed chwilą były w tych fragmentach filmów,
często bardzo, bardzo kosmicznych, ale też takich, które są bliskie nam, które są związane z tym, czy my tutaj jako, jak gdyby, gdzie jako ludzie zawędrujemy z tym naszym pomysłem na to, jak na tej planecie chcemy funkcjonować. To jest i nie uda się tego wszystkiego zrobić i na pewno już wiemy, że do 2030 roku cele zrównoważonego rozwoju na pewno nie zostaną osiągnięte, więc tym bardziej potrzebujemy tego, żeby młodzi ludzie doświadczali w szkole procesu współpracy i tego, jak on się odbywa i co tam się dzieje. I teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to bardzo często mówi się o filarach przemysłu, o przemyśle 4.0, ale mi zdecydowanie bliższe jest to podejście 5.0. To jest takie podejście, które jest bardzo zróżnicowane i te różne raporty i koncepcje dotyczące 5.0 różnią się od siebie, ale jest coś niezwykle ważnego, co łączy tę koncepcję, to, że ona jest w 100% człowiekocentryczna, czyli że jeśli chodzi o technologię i wszystkie te możliwości, które wokół nas są, polecam książkę, którą dopiero w piątek skończyłem, więc jest zupełnie świeża też nadchodząca fala autorstwa Mustafy Sulejmana, czyli twórcy DeepMindu, który właśnie stał za tym, że sztuczna inteligencja mogła przynajmniej, nie będę trailerował, znaczy spoilerował, więc przynajmniej raz wygrać z mistrzem Go. I nasza decyzja to jest decyzja dotycząca tego, okej, czy patrzymy na te zmiany i na technologię z perspektywy człowieka i dlatego w jakim środowisku chcemy, żeby człowiek funkcjonował, albo lecimy totalnie w jakiś skrajny transhumanizm, czyli to też może być dla was ciekawe. Są już na rynku książki pisane przez jednego z amerykańskich transhumanistów, które kierowane są do młodych, do dzieci, i w tych książkach stawia się tezę, że śmierć jest czymś niepotrzebnym, czymś wręcz złym i należy przez transhumanizm, czyli przez nowe technologie, ją zupełnie zlikwidować. Więc teraz jest kwestia tego, jak pewne rzeczy rozumiemy i w którą stronę chcemy pójść, też jeśli chodzi o kwestie etyczne. Więc dlatego też ta współpraca międzyludzka i to, co potrafimy wyciągnąć z siebie najlepszego, jest tutaj niezwykle, niezwykle ważne. Dobrze, to teraz... To jest rzecz, o której mówiłem, że to jest pewien taki model, pewien stały model dotyczący tego, jak my funkcjonujemy, jeśli chodzi o pewne procesy grupowe. To jak chcemy, jak proces współpracy w grupie może przebiegać, bo on jest bezpośrednio związany z tym, jak przebiega dynamika procesu grupowego. Małej grupy, czyli spokojnie klasa szkolna jest małą grupą, ale jak pracujemy sobie w temacie projektów, ktoś pisał tam też 7-osobowe zespoły mniejsze, to będziemy mieć jak najbardziej podobne. Nie szkodzi, dzień dobry Ireno. To teraz zapytam, czy jest na sali ktoś, kto, że tak powiem, w swojej pracy myśli o tej dynamice grupowej, jeśli chodzi o właśnie taką pracę projektową albo pracę z nowym zespołem. Czy jest na sali ktoś, kto tymi fazami się zajmuje i czuje je i mówi, dobra, to jest to i mi to dobrze działa. Okej. Ja tutaj przerzucę, jak ktoś w tym momencie nam odpowiada, zaraz się dowiemy. I tutaj etap... O, fajnie, dokładnie tak. Dzięki, Aleksander. Dokładnie tak i dzisiaj też sobie zwrócimy na te momenty, w których to widać, bo to jest coś, co po prostu się odbywa, coś, co jest zupełnie naturalne, sprawdzone i fajnie to obserwować z taką świadomością, że to jest, że jak sobie zaczynamy pracować z jakąkolwiek grupą i teraz co to znaczy, kiedy jest start w ogóle tej współpracy z nową grupą? To może być nawet zespół nasz klasowy, ale w momencie, kiedy dochodzi jakiś nowy uczeń, uczennica, zmienia się nauczyciel, albo chcemy zmienić model pracy, chcemy pójść bardziej na współpracę, a do tej pory pracowaliśmy bardziej podająco, bardziej to my wyznaczaliśmy kolejne etapy tego, jak odbywa się proces uczenia się i nagle chcemy wprowadzić zmianę.
O, fajnie. Dzięki, Agnieszko. Pewnie. I to być może będzie można też przyłożyć do tego, o czym piszesz. Więc ta faza zależności to jest taka faza, że chociaż nawet jak znacie swoich uczniów, ale wprowadzacie jakąś zmianę, to może się okazać, że oni są po prostu zagubieni. To jest coś zupełnie naturalnego. Tak samo jest z dorosłymi. To jest taka faza, w której nagle się okazuje, że dorośli ludzie, na przykład jak pracujecie z waszymi kolegami, koleżankami, z rodzicami waszych uczniów uczennic, za bardzo, kiedy zadajecie jakieś pytanie, dajecie jakąś prostą instrukcję, to oni proszą o powtórzenie. Jak powiecie im, dobierzcie się w pary z waszym sąsiadem, sąsiadką, to możecie usłyszeć, a z którym sąsiadem, z którą sąsiadką, czyli albo zadajecie bardzo proste pytanie, okej. Kto z Państwa chciałby powiedzieć, jak sobie wyobrażacie jakąś wycieczkę edukacyjną dla Waszych dzieci? Nie? I co wtedy? Jest cisza, ponieważ wszyscy wierzą, że będzie ktoś, kto uratuje i kto podejmie tą odpowiedzialność, żeby pójść dalej. Więc to jest taki moment, który nie mówi nam o tym, że mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy nie rozumieją tego, co mówimy, i ludzi, którzy nas ignorują, i ludzi, którzy nie chcą się zaangażować, i młodych ludzi, którzy nie mają możliwości podjęcia jakiegoś wyzwania, nie mają takich kompetencji, tylko po prostu nagle uruchamiamy dynamikę grupową i mamy fazę zależności, w której to my musimy zbudować to poczucie bezpieczeństwa. To my musimy spowodować, że oni poczują się znowu, że mamy możliwości, żeby sobie z pewnymi rzeczami poradzić. I jak można to zrobić? No pierwsze, bardzo transparentne podejście, czyli jak zaczynamy jakiś projekt, chcemy im coś zaproponować, chcemy zaproponować jakąś zmianę, chcemy zaproponować jakąś formę pracy, w ramach której oni będą współpracować, to oni muszą wiedzieć dlaczego. Jakie mamy oczekiwania? Jakie będą zasady? O tych zasadach możemy porozmawiać, ale też nie w taki sposób, że teraz powiemy, że tą zmianę wprowadzamy i mamy 20 parę osób na sali i teraz czekamy, aż ktoś się wyłoni, tylko w tej fazie bardzo często mówi się o tym, ok, to podziel na mniejsze części, nie? Czyli żeby przedyskutować jakieś zasady, żeby zaproponować coś, to potrzebujemy rozbić ten zespół cały na mniejsze zespoły, czyli dwie, trzy osoby, po to, żeby oni czuli się komfortowo bardziej i potem, żeby, nie wiem, napisali to na karteczkach, żeby ich w taki sposób uaktywnić. Czyli jesteśmy transparentni i też dajemy szansę na to, żeby oni mogli się wypowiedzieć, żeby mogli poczuć swój głos i taką pewność, ale właśnie nie na pełnej sali, czekając, aż ktoś się zgłosi, tylko właśnie dzieląc ich na grupy, na zespoły, i to naprawdę, naprawdę pomaga. Więc to ta pierwsza faza. I teraz, w zależności od tego, jak długo się znali, jeżeli to była niewielka zmiana, to może się okazać, że bardzo szybko, i to pewnie znacie bardzo dobrze, wchodzą oni w fazę takiego różnicowania, czyli taką fazę, w ramach której nagle wyłania się taka bardzo duża, mocna energia. To znaczy, jak wcześniej byli schowani i trudno było wydobyć od nich, okej, to jaki pomysł, jakim tematem chcecie się zająć, na przykład jeśli chodzi o cele zrównoważonego rozwoju, to teraz bardzo widocznie zaczynają między sobą trochę walczyć i uwagę, i przyrzucać się pomysłami, ale też trochę pójść i w humor, i żeby pokazać swoje cechy osobowości, bo jest taka faza, w której ta energia bardzo mocno wzrasta. No i teraz to jest taki moment, w którym wiecie, jak pracuje się z młodymi ludźmi, ale też z dorosłymi, to można poczuć, ups, ja tutaj zainicjowałem, oni byli tak cicho, więc ja ich tutaj trochę oswoiłem, daję im poczucie bezpieczeństwa. Widzę, że tam już się coś zaczyna między nimi dziać, a teraz nagle to wybucha nam co jakiś czas, jakiś taki wulkan emocji, wulkan energii. I jak gdyby możemy się poczuć, ups, oni chyba to nie chcą ze mną pracować, albo nie chcą w ogóle mnie teraz słuchać. I to jest złe założenie, ponieważ jest to naturalny proces, naturalne jest też to, że ta
fala, ona jest taka sinusoidalna, czyli jest taki moment górki, ale też są momenty dołu, w ramach których co wtedy można zrobić? Jak oni są już nauczeni tego, że pracuje się w mniejszych grupach, zespołach, to można dawać im konkretne zadania, którymi oni się pochylą, albo oni mogą sobie jeszcze lepiej te zadania wybrać i się jak gdyby tą energię skanalizować. To jest ważne, nie? Żeby nie odbierać tych poszczególnych faz do siebie, tylko w zależności od tego, w której fazie jesteśmy, to odpowiednio dostosować swój sposób takiego zarządzania tym procesem, żeby być adekwatni. O, dziękuję, Aneta. Jedno słowo, stajemy się facylitatorami. Dokładnie tak, nie? Czyli słuchamy tej grupy i jesteśmy gdzieś tej wymianie. Tutaj też pojawią się role grupowe i społecznik, jakiś lider nieformalny i osoby, które są bardziej cicho, te, które są bardziej z przodu, to tu też można dawać miejsce na to, żeby tą współpracę uruchamiać w taki sposób, że jeżeli ktoś bardzo dużo mówi, to możemy powiedzieć: OK, może byśmy posłuchali, może teraz chciałaby zabrać głos osoba, która się jeszcze nie wypowiadała, nie? Albo osoby, które jeszcze się nie wypowiadały, po to, żeby zarządzać tym energią i po prostu tworzyć też tą przestrzeń. No dobra, lecimy dalej. No bo jak już ci młodzi widzimy, że współpracują, że zaczynają rozmawiać między sobą, że te role się krystalizują i ja mam takie też doświadczenie chociażby z Soul for Tomorrow, że ten moment zawsze nadchodzi i dobrze wiecie o tym, jak pracujecie też z projektami i wasi podopieczni gdzieś też projekt realizują, wyznaczają sobie cele, są te terminy, deadline'y i trzeba dużo rzeczy zrobić, to w pewnym momencie pojawiają się takie głosy, że o nie, my nie damy sobie z tym rady, nie? Nasz zespół nie ma takich możliwości, albo już jesteśmy zmęczeni, albo jesteśmy przebodźcowani, z dużo obowiązków, czasu nie ma, święta się zbliżają i będzie trudno. I to też jest zupełnie naturalne, że w takiej współpracy już kiedy robimy te kolejne kroki, widzimy, że ta energia wzrasta, to pojawia się taka przeszkoda. No i teraz to jest bardzo ważny moment też dla nas, znowu jako facylitatorów, dzisiaj ćwiczenia z logopedii też są, dzięki Aneta, że powinniśmy unikać tego, a czasami może nam się zdarzyć, żebyśmy chcieli: dobrze, to ja wam to zrobię, ogarnę wam tego Excela albo przekształcę wam gdzieś tę prezentację. Nie, 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 to jest ten moment, w którym nie powinniśmy tego zrobić, tylko po pierwsze, jeśli zmagają się z jakimiś trudnościami, to oczywiście możemy ich wysłuchać, nie? Bo po to jesteśmy, żeby ten duch tej współpracy, żeby ten proces grupowy nam się nie załamał, to jak najbardziej możemy powiedzieć: dobrze, to powiedzcie, o co chodzi. I to jest też moment, w którym możemy pomóc im rozdzielić rzeczy, na które mają wpływ, na które nie mają wpływu i pomóc im odnaleźć w nich samych jako w zespole potencjału na to, żeby te trudności, na które mają wpływ, żeby je przezwyciężyć, bo cała zabawa i ta zarządzanie tą energią polega na tym, żeby piłeczka była po ich stronie boiska, nie po naszej. Że my jesteśmy tymi, którzy tą przestrzeń gdzieś tam im tworzą i pomagają i na pewno nie pomaga w nim to, żebyśmy za nich podjęli jakąś decyzję wtedy. Albo żebyśmy za nich coś zrobili. To nie. To musimy tak pokierować, żeby oczywiście oni się wygadali, ale żeby na tym nie skończyć i żeby to oni sobie uporządkowali ten kryzys i żeby znaleźli drogę, którą są w stanie zrealizować, żeby z niego wyjść, nie? To jest też coś ważnego i tutaj znowu wrócę do tego, że to nieważne, czy będą się wspierali tylko sobą, czy też wykorzystają jakieś technologie, zasoby, sztuczną inteligencję do tego, żeby sobie też pomóc. Jak najbardziej tak. Jest to możliwe i fajnie, jak takie rzeczy też w krytyczny sposób w tym procesie są wykorzystywane.
Więc ten moment jest tutaj ważny i jeżeli się wysłucha, jeżeli się będzie pamiętało o tym, żeby ta piłka była po ich stronie, to znowu ich tam wzmacniamy, znowu gdzieś dajemy im szansę na to, żeby to poczucie sprawczości było przez nich wykorzystane i wzmocnione. To jest istotne. Nie? I wtedy, jak dobrze to zrobimy, to w mniejszej albo większej skali może się pojawić, i dobrze jak się pojawi, taki etap, który się nazywa fazą ataku na lidera. No bo pan nam już tutaj powiedział takie rzeczy, żebyśmy oczywiście tak to zrobili albo inaczej, a pan nie traktuje nas poważnie. Pani to wszystko tak ma poukładane z góry i my tak nie chcemy, nie? I coś tam może takiego się pojawić, więc to jest to też taki moment, kiedy w każdej fazie nigdy nie bierzemy tego do siebie, tylko najlepsza rzecz to jest taka, okej, też przyjąć ten głos i zapytać jej, okej, to co w tej sytuacji? Czego potrzebujecie? Jakie będą wasze kolejne kroki? Czyli zawsze pytania otwierające, nie? Nie zadajemy pytań, czy chcecie to robić dalej, nie? Tylko okej, co możecie z tym zrobić? Jaki macie na to pomysł, nie? Ale najważniejsze też, jak przyjdą z czymś takim, to żeby to wytrzymać. Najczęściej to nie jest nic super mocnego, no bo jesteśmy z nimi i jak gdyby po prostu oni też szukają tej swojej takiej autonomii w tym procesie uczenia się, jak współpracować z innymi, jak być w tej grupie, to po prostu to jest coś zupełnie naturalnego i fajnie, jak ten moment się pojawia. Bo to mówi o tym, że ta nasza praca przynosi rezultaty, ponieważ oni dojrzewają. Bo przecież, jak sobie popatrzycie teraz na te, na razie zrobiliśmy sobie te cztery fazy. Fazę zależności, fazę różnicowania, fazę kryzysu odpowiedzialności i fazę ataku na lidera, to powiedzcie mi teraz na czacie, w jakiej fazie najczęściej znajdują się nie tylko polskie, ale w ogóle, jak się ma kontakty z europejskimi nauczycielami, klasy w różnych krajach europejskich. W jakiej fazie? Najlepiej dla takiego codziennego, że tak powiem, nauczyciela z większości, że tak powiem, przedstawiciela większości tego zawodu. To w której fazie mu jest najlepiej? I on tych uczniów tam by chciał utrzymać, żeby oni tam zostali. Widzę, że tam się już stukanie się zaczęło. Dobra. Jak tam z czasem? Bo to leci szybko. Dobra. W jakiej fazie? Ktoś coś pisał, ale jeszcze się nie pojawił. O, już się pojawiło chyba. Nie, jeszcze nie. Dobra. Że to jest, jak ktoś pisał albo komuś przyszło do głowy, to tak, to jest faza zależności. Najlepiej mieć takich uczniów, którzy taką klasę, takie osoby w zespole, które tam się nie wychylają i będą, że tak powiem, nie będą wykorzystywać całego potencjału, bo wykorzystanie potencjału wiąże się z tym, że ktoś może po prostu poddawać też wątpliwość pewne rzeczy. Czyli tutaj ten atak na lidera też się pojawia, nie? Więc niedojrzałe zespoły pod względem współpracy, one tutaj siedzą, faza zależności, czasami zdarza im się faza różnicowania, podbijamy energię, ale zaraz ona jest zgaszona. Jak jest zgaszona, to wracamy i mamy regres, nie? I siedzimy w regresie, nie? Jak przejdziecie z zespołem tutaj głębiej, no to wow, to już jest nieźle, bo potem to też pewnie znacie. Jak się przebiją i poczują nagle wiatr w skrzydłach i tą swoją autonomię, to na pewno znacie to zarzucanie pomysłami i zamiast iść do tego celu, który sobie wytyczyli, to idą do niego, ale po drodze to jeszcze chcieliby zrobić wywiad z rodzicami, pójść na uniwersytet albo na politechnikę i tam zebrać jakieś dane od jakichś doktorantów i po prostu milion pomysłów. Tak jest. I to jest taka faza, w której waszym zadaniem jest to, żeby powiedzieć, a co jest waszym celem? Gdzie idziemy? Pamiętajcie o tym, że macie ograniczone zasoby energetyczne. Nawet jak jesteście bardzo młodymi ludźmi, to macie je ograniczone. Doba ma tylko 24 godziny i to jest faza, w której wskazujemy i przypominamy, ok, jako zespół, gdzie chcecie dojść? O co wam chodzi? I jak się to dobrze poprowadzi, to w końcu jest taka faza realnych możliwości, nie? Że jednocześnie akceptujemy rzeczy, które nie do końca
do których nie do końca mamy dostęp pod względem kompetencji, mamy jakieś trudności i to jest w zupełności ok, ale też wiemy, jakie mocne strony ma nasz zespół i jak współpracując razem możemy te mocne strony wykorzystać. Więc to jest taki bardzo fajny i pojemny model, schemat tego, jak dynamika rozwoju grupowego funkcjonuje i to bardzo wiąże się też z dojrzewaniem samej współpracy i tej kompetencji w różnych jej aspektach, zarówno współpracy z innymi osobami, jak i współpracy też ze światem maszyn. I teraz te osoby, które pisały wcześniej na Padlecie, że mają różne doświadczenia projektowe, to możecie napisać, czy tak to jest trochę, że odnajdujecie te elementy, a ja wam jeszcze trochę pomogę, bo można na to nałożyć też trochę żartobliwie te 6 faz etapu projektów, entuzjazm, rozczarowanie, panika, szukanie winnych, ukaranie niewinnych, chwała i honory dla nieuczestniczących. Więc to trochę żartem, ale jak najbardziej wiąże się to z całym rytmem, czy to procesu design thinking, czy też tutaj mamy temat właśnie spirale kreatywnego uczenia się, która nie jest tylko jednym cyklem, ale iteracją tego cyklu i pozwala na to, żeby pogłębiać też te umiejętności. I ja mam tutaj jeszcze jeden film, który teraz pokażę, bo zwróćcie uwagę na to, co tutaj się wydarzy za moment. Okno jest, film udostępnij. Dobra, tutaj nie będzie raczej, a będą napisy jakieś krótkie, to je przetłumaczę. Dobra, mamy team. Lecimy. No to poszło bardzo szybko. Tu jest jakieś kilkanaście osób. Dobra, to był przykład pracy zespołowej. Każdy robił swoją pracę i nie przeszkadzał innym. I zobaczmy to jeszcze raz w wolnym tempie. Faktycznie nie przeszkadzają sobie. Albo to jakieś tam ułamki sekundy wcześniej, teraz jest w pełnym tempie. Każdy ma swoją rolę, czy jest uzupełnienie. Każdy jest potrzebny, to też jest ważne. Czyli że w takiej pracy zespołowej, okej, potrzebujemy tego, żeby osoby, które działają, a nie to, były zaangażowane, a współpraca na pewno nie polega na tym, że trzy osoby pracują, a dwie tam sobie patrzą i nie bardzo są zaangażowane. Tutaj to było bardzo jasno pokazane i wiadomo, żeby dojść do takiego rodzaju poziomu współpracy, no to trzeba już mieć ze sobą dużo doświadczeń. Te doświadczenia są niezbędne. Patrzę, 7 minut, nieźle. To ja teraz zrobię tak, bardzo szybko. Pewnie niektórzy to znają, ale ja to uwielbiam, czyli marshmallow i mamy makaron i zaczynamy działać 20 minut i tworzymy sobie w procesie grupowym 5-osobowe zespoły, najlepiej mogą być 4, które pracują sobie i budują jak najwyższą wieżę, na której czubku ma pojawić się pianka i to naprawdę wychodzi fajnie z przedszkolakami i z dorosłymi, cały przekrój, szczególnie wtedy, kiedy się to skonsumuje, bo jak się udało, to można temat przekazać. Dlaczego nam się udało? Co pomogło naszemu zespołowi, że udało nam się zbudować wieżę i że ta wieża się nie przełamała, nie wywróciła, ponieważ jak się da na czubek tej wieży marshmallowa, to on ma po prostu, ta wieża ma być dalej stabilna, nie? A jak się nie udało, to jeszcze lepiej, bo okej, to co mogliśmy zrobić inaczej i co naszemu zespołowi pomogłoby, żeby następnym razem, przy następnym podejściu, przy tego rodzaju pracy, to po prostu się udało. I wyzwanie marshmallow to jest jedna z możliwości, ale naprawdę to są patyczki, rurki, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Mogą być też te makarony suche, spaghetti. I można robić mosty pomiędzy jednym stolikiem a drugim i dać też, że tak powiem, taśmy malarskiej, tej klejącej i jakiś sznurek, żeby pokombinowali.
można zrobić też z patyczków od lodów jakieś przejścia w taki sposób, żeby przetoczyć piłeczkę z jednej strony na drugą, nie? I to jest coś, co wymaga zaangażowania wszystkich, bo mamy jakiś czas, bo zawsze mamy jakiś deadline, 15, 20, 25 minut. To powoduje, że presja czasu na nas działa i chcemy jak najbardziej wykorzystać te zasoby, które mamy do tego, żeby każdy był włączony w tą współpracę. I teraz zobaczcie też, to jest jak zwróćcie uwagę na to, że w tym filmie, który był z samochodem i zmienianiem tych opon, tam jako tako lidera nie było. Okej, był ten gość, który złapał ten samochód i potem, że tak powiem, zrobił przejście dalej, ale czy on był liderem, to jest dyskusyjne. I to też jest ważne dzisiaj, że w świecie od takiej dużej złożoności i dynamice musimy zapomnieć o tym, że jest ktoś taki jak lider i on bierze na siebie wszystko. Tylko tak naprawdę lider to jest zbiór bardzo różnych kompetencji, które są niezwykle są bardzo szerokie, jeśli chodzi o wachlarz tych kompetencji i mamy coś takiego jak taką zwinność tego zespołu, że jeżeli ktoś jest lepszy w czymś, to wtedy może przejąć liderowanie. Jeżeli ktoś jest lepszy w wyciąganiu wniosków, to wtedy przejmuje liderowanie. Jak ktoś jest lepszy w usuwaniu jakichś trudności albo w takich czy innych pracach, to wtedy ciągnie ten zespół. Więc ta praca liderska może być czymś, co nie należy tylko do jednej osoby, ale jest właśnie rozłożone i gdzieś tam przepływa. I to też przy wyzwaniu Marsha Mallow można też to sprawdzić, bo jasne, że wychodzi tam lider najczęściej jeden albo dwóch, ale można też z młodymi ludźmi porozmawiać, że tą odpowiedzialnością można się współdzielić i jak im będzie, jak się tą odpowiedzialnością będą współdzielić, korzystając z różnych swoich zasobów i żeby oni poznali w ogóle, jakie zasoby mają i w czym są dobrzy. Potem jak realizujecie projekty, to jest ważne, żeby oni wiedzieli, jakie są mocne strony ich, jakie mocne są strony zespołów, z którymi pracują. Bo też można totalnie się pobawić. Teraz jest też taki czas, kiedy będą już są wystawione oceny i ten ostatni tydzień w szkole jest takim czasami tygodniem, zależy od szkoły, zajęć z wychowawcą albo trochę luźniejszych rzeczy, więc ja to lubię. Naprawdę tak zwane takie dane warsztatownie ze śmieci, zespoły, dzieciaki albo młodzi ludzie podzieleni na mniejsze zespoły mogą tworzyć swoich bohaterów, mogą potem robić z nimi jakieś elementy tekstu, narracji czy storytellingu, jak to teraz się mówi, mogą zrobić jakieś filmy związane, znaczy wykorzystaniem czy to Scratcha, czy to jakichś innych, nawet na Canvie po prostu zmontować historię i w ten sposób się bawić. I to są rzeczy, które pozwalają w bardzo prosty sposób, niewymagający, przy kreatywnej pracy, doskonalić te umiejętności, które wymagane są do tego, żeby gromadzić doświadczenie, jeśli chodzi o temat właśnie współpracy. Nie? Więc naprawdę, jak młodzi ludzie zaczynają i jest to dla nich coś nowego, to patrzymy faza pierwsza, czyli faza zależności i tutaj potrzebujemy prostych działań, prostych aktywności. Nie od razu NASA i wysyłanie ludzi w kosmos, tylko oni potrzebują zacząć czegoś prostego. Śmieciosztuka może być czymś prostym. Wieża czy most z różnych małych rzeczy może być czymś prostym, więc jak najbardziej tutaj zachęcam do tego, żeby nie robić od razu wielkiej rewolucji, tylko zaczynać od małych kroków. Jak ich dojrzałość wzrasta, to przy odpowiednim słuchaniu ich i przy różnych kryzysach, które w tym rozwoju się pojawią, można te rzeczy dostosować. A potem to jest tak, że jak się otworzy te drzwi, to magia po prostu dzieje się dalej, więc to jest niesamowite, że to tak szybko mija, ale naprawdę minęło. Jeszcze mam chwilę, więc tutaj obiecałem te linki, gdzie jesteś? Tutaj współpraca, ich trochę jest, ale to można sobie po prostu skopiować jednym tym kopii wklej, więc rzucam to tu. Jest tego sporo, ale dobra, ładnie się wkleiło. Więc bardzo dziękuję za to niezwykle szybkie spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia, szczególnie jeszcze pewnie zaraz Monika tutaj wejdzie, być może to życzę spokojnego domknięcia też
zajęć szkolnych w tym roku, bo pewnie kosztowały też sporo, sporo energii. Jeszcze raz bardzo gratuluję wszystkim tym, którzy tu na Padlecie pochwalili się, że taka praca związana z projektami jest dla nich nieobca, bo to naprawdę ma w sobie niesamowitą wartość. Więc dziękuję bardzo nie widzę linków. Wrzuciłem je tutaj na czacie, to jest ciekawe, że nie widać, ale mogę się umówić z Moniką, że ona może je prześle potem jeszcze. Dobrze, tak, jeśli potrzebuje. Dobra, przestaję mówić, bo Monika już jest. To ja chętnie wyślę właśnie, jeżeli dostawicie mi swojego maila, tak? Wrzuciłam też na czacie ankietę do wypełnienia. Jeśli ktoś z Was wypełni tą ankietę, zachęcam, to otrzymacie ode mnie też akredytowane zaświadczenie naszego niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność, zwłaszcza w takim gorącym okresie, jak przed wystawieniem, przed wystawieniem ocen i radami pedagogicznymi, więc doceniam Waszą tutaj obecność i jeszcze raz bardzo dziękuję. Tobie, Krzysztofie, dziękuję za poświęcony czas i za bardzo inspirujący webinar. Jak zwykle było bardzo ciekawie. Także, o, tutaj na czacie, dobrze, pozwolę sobie zapisać, tak, tego maila. Wrzucę po prostu, słuchajcie, tą ankietę, będzie najłatwiej, jeszcze raz, dobrze? Wypełnijcie proszę tą ankietę, ja na tej podstawie Wam wystawię zaświadczenie i od razu wyślę linki, które mi Krzysztof przekaże, dobrze? Będzie mi łatwiej, wtedy wszystkim kurtem wyślę te linki. Czy chcecie, czy nie, to dostaniecie ode mnie drogą mailową, możemy się tak umówić. Do miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dzięki. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.